odebrał. Nie? Nie, może... No czekaj. Czekaj, nic się nie wyrzeszczyć. No to masz kurwa pecha, a mi się chce jadać. Wytrzymaj. No tu masz powtórz przecież. Witam, Piotr Kozelski, Radio Tok FM z tej strony. Dzwonię w zastępstwie pani Zuzanny z kilkoma króciutkimi pytaniami. Bo z panem Michałem rozmawiam, tak? Tak, przy telefonie, witam. Okej. Miałbym taką prośbę, jakby pan mógł w dwóch zdaniach powiedzieć, co to jest Wykop.pl dla słuchaczy, którzy się nie orientują. Wie pan co? Halo? Chyba co, bo to trochę kiepsko słyszę, z uwagi na to, że jestem w takim miejscu, gdzie mogę tracić zasięg. Nie wiem, czy pan słyszy. Ja pana słyszę idealnie. Tak, cieszę się. Otóż, wracając do pańskiego pytania. Wykop.pl jest serwisem, który agreguje informacje z sieci, które to nasi użytkownicy, czyli wykopowicze, szukają. Następnie oddają na nie głosy i te, które są najlepsze, które otrzymają największą liczbę głosów, prezentowane są na stronie głównej. Super. Właściciel strony Allegro jakiś czas temu kupił Wykop.pl i teraz mam takie pytanko, czy to wpłynie w jakikolwiek sposób na politykę Wykopu? Czy to będziecie coś cenzurować, czy nie będziecie? No tak naprawdę jakakolwiek cenzura, która byłaby związana z tym, że aktualnie należymy do grupy Allegro, byłaby złą decyzją biznesową. Od samego początku i cały czas idea naszego serwisu jest taka sama. Otóż Wykop ma być miejscem w sieci, w który umożliwia swobodny wypowiadanie się. To między innymi dlatego około rok temu na Wykopie rozpoczęło się wraz wspólnie z innymi serwisami, rozpoczęliśmy walkę o wolność w sieci i walkę przeciwko ACTA. Także nie sądzę, aby obecnie, kiedy jesteśmy już w grupie Allegro, żeby tego typu rzeczy nie miały mieć miejsca. No i cały czas jesteśmy serwisem, który jest niezależny, tak jak był jakiś czas temu. Rozumiem. Czy to znaczy, zapewne to znaczy, że filmy szkalujące magika Piotra Tłuszcza i papieża będą nadal produkowane przez Wykop.pl? Czy ja przypadkiem nie rozmawiam z Pytą? Nie. Na pewno nie? Na pewno. Znaczy chłopaki siedzą parę pokoi dalej, ale my dzwonimy w całkiem poważnej. No może mieli coś wspólnego z podrzuceniem tego tematu. Aha. Znaczy pokazali generalnie wpisywanie na YouTube Wykop.pl powoduje wyskoczenie jedynie filmików szkalujących najpierw papieża, a potem magika. Przedwczoraj byłaś rocznica śmierci magika i czy nie wiem, nie jest panu wstyd z tego tytułu, że pańska strona w rocznicę śmierci młodego chłopaka zwieszcza, można powiedzieć, pokolenia młodego śmiesznego? Jeżeli się nie mylę. Nie, jestem Rafał Gret. Przepraszam, kim? Rafał Gret. Otóż z Wykop.pl ani nasza grupa nie ma nic wspólnego z tymi... No ale jednak logo wasze tam się znajduje. No równie dobrze może tam się znaleźć logo Pyta.pl, prawda? No ale się nie znajduje. No może nie dodaliście. No to dlatego, że to Wykop dodaje te filmiki. Nic mi o tym nie wiadomo. No w takim razie proszę wejść na YouTube, wpisać Wykop.pl i zobaczy pan, co państwo użytkownicy produkują. Może należałoby jednak tą cenzurę wprowadzić, zmienić te zasady tej polityki. Nie mamy wpływu na działalność naszych użytkowników. A to bardzo źle. Użytkowników, czy też słuchaczy Tok FM. Nie mamy na to wpływu. Okej, no to może pora zrobić coś, żeby ten wpływ mieć i żeby po prostu... Proponuję na przykład, nie wiem, ogłosić ogólnowykopową akcję nieszkalowania na przykład magika albo papieża, ponieważ może użytkownicy nie wiedzą, że to jest coś złego. Może pan jako... Myślę, że gdyby nasi użytkownicy robili tego typu rzeczy, to robią. Na pewno byśmy o tym wiedzieli. W związku z tym, że to nie są nasi użytkownicy, jesteśmy o tym przekonani, tylko inne osoby. Dobrze, no ale jakie inne osoby? Jakie inne osoby? No, trudno mi w tym momencie... Bo jeśli pan mówi o tym... Odpowiednie organy, które się tym zajmują, to będą go, że tak powiem...
A, czyli to jest jedna osoba teraz, już nie użytkownicy. Bo jak czytałem z panem wywiad i mówił pan coś jakimś karachen.org, to ja wchodzę na tą stronę, tej strony nie ma. To pan może równie powiedzieć lubię placki, wciągam rogale.pl i... Oczywiście, że wciągam rogale, bardzo lubię rogale. Czy ten, że tak powiem, wywiad ma jakiś cel, oprócz tego, że... Tak. To dzisiaj pójdzie o godzinie 18, prawdopodownie w drugim wejściu. Ale rogale same, czy z jakimś dżemem? Proszę? Rogale same, czy z jakimś dżemem? Oj, koza. Bardzo się cieszę, że tak naprawdę rozmawiamy, bo między innymi, myślę, że na ten moment możemy zakończyć naszą rozmowę. Czyli nie zrobi pani nic z filmikami odnośnie papieża? Tak powiem, się odważyliście zadzwonić. Dlaczego mielibyśmy się nie odważać zadzwonić? Jesteśmy dziennikarzami. Jestem Rafał Grad, dziennikarz Radia Tok FM. Dobrze. I chcę coś zrobić z tymi filmikami szkolującymi papieża Jana Pawła Polaka. Czy ty masz godność i honor człowieku? Czy ty wiesz w ogóle? Z przyjemnością usłyszę te wypowiedzi. W takim razie. Okej. Dziękuję. W takim razie niech pan coś zrobi z tymi filmikami wykopu. Dobranoc. Oczywiście. Mam nadzieję, że pyta.pl też coś zrobi. Nie wiem, co to jest. To jest pewnie następna strona ze śmiesznymi obrazkami, która nie istnieje, ponieważ pan kłamie. Dobranoc. Rozumiem. No, raczej do widzenia. Dobranoc.